Więcej chmur, miejscami opady deszczu, ale na termometrach majowe temperatury. Małgorzata Rogaty, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Od czego zaczynamy? My te listy śmierci tworzymy! Pato streamer przed sądem. Nie przyznaje się do popełnienia winy. Mężczyzna jest oskarżony m.in. o grożenie posłom śmiercią. Nakłania uczestników zgromadzenia do tworzenia listów gończych. Inwestycja w zdrowie. Jestem w ogóle zadowolona z tego szpitala, bo mi uratowali życie. Zakończyła się rozbudowa wojewódzkiego szpitala zespolonego w Toruniu. W tej chwili trwają też negocjacje z różnymi lekarzami. Samorząd województwa ogłosił przetarg na obsługę pasażerskich połączeń kolejowych. Jest bardzo przemyślany, konsultowany z rozkład jazdy z naszymi mieszkańcami. W bydgoskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces patostreamera Wojciecha O. Mężczyzna podczas styczniowego protestu na Starym Rynku w Bydgoszczy groził śmiercią posłom, którzy popierali ustawę antycovidową i dziennikarzom. Wojciech O. nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Przed sądem i na sali rozpraw pojawili się jego zwolennicy. Po tym jak sędzia wyprosił transmitujących proces na żywo, część osób popierających Wojciecha O. opuściła salę. My te listy śmierci tworzymy, my ich ostrzegamy. Jeśli oni zagłosują na tak, to ja, Wojciech, znany w internecie jako Aleksander, chcę ich zabić. Tak, w styczniu tego roku Wojciech O. groził posłom, którzy chcieli poprzeć tak zwaną ustawę antycovidową. Mężczyzna przemawiał podczas bydgoskiego protestu Stop dyskryminacji sanitarnej na Starym Rynku. Zapowiadał śmierć posłom na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku zagłosowania przez nich za projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Wojciech O. groził śmiercią także dziennikarzom. Publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa. Nakłania uczestników zgromadzenia do tworzenia listów gończych oraz pozbawienia życia dziennikarzy, wypowiadając słowa, że pójdą pod ścianę i zostaną rozstrzelani. Oskarżony został doprowadzony na salę sądową w kajdankach i w asyście policji. Mężczyzna cały czas przebywa w areszcie. Ciążą na nim 4 zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na sali rozpraw nie przyznał się do winy, ale złożył przed sądem obszerne wyjaśnienia. Nie przyznaję się do popełnienia winy, natomiast nie wycofuję żadnego słowa, które tam powiedziałem. Słowa te były powiedziane w zupełnie innym kontekście, jakim przedstawiła pani prokurator. Ja mówiłem o tworzeniu list personalnie głosujących posłów i powiedziałem, że kiedy przejmiemy władzę w warunkach demokratycznych, to stworzymy prawo. Oskarżony uważa, że pandemia została uchwalona przez Sejm i jest to forma rządzenia społeczeństwem, a dziennikarze przekazują na jej temat kłamliwe informacje. Na sali sądowej Wojciechowi O. towarzyszyli jego zwolennicy. Ze względu na transmitowanie przez nich procesu na żywo, na co nie mieli zgody sądu, rozprawa została 3-krotnie przerwana, a część osób wyszła z sali. Zwolennicy Wojciecha O. spotkali się także przed budynkiem sądu, gdzie domagali się między innymi zwolnienia oskarżonego z aresztu. Zapraszamy ty, dęczyć, dęczyć! Wojciech O., aktor i reżyser, a ostatnio także patostreamer, w przeszłości był już zatrzymywany i aresztowany. Między innymi za publiczne skandowanie haseł Polska dla Polaków, śmierć wrogom ojczyzny czy śmierć Żydom. Bydgoszcz, Agata Chyłka, Wnuk. 12 sal operacyjnych, szpitalny oddział ratunkowy, duży oddział intensywnej terapii. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu dobiegła końca. Wartość inwestycji to 654 miliony złotych. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się tu w 2017 roku. Każda z części była oddawana do użytku etapowo. Wcześniej w nowe miejsce przeprowadzono już oddziały psychiatrii czy zakaźne. Jak oceniają pacjenci, jest to szpital na miarę XXI wieku. Wszystko jest dużo piękniejsze, dużo ładniejsze i wszystko jest potrzebne w każdym bądź razie, chociażby nawet bardziej nowoczesne, funkcjonalne więcej. Ja jestem w ogóle zadowolona z tego szpitala, bo mi uratowali życie. Ja jak za każdym razem tutaj jestem, to zawsze mi ratują życie. Ja po prostu dziękuję, że taki szpital tutaj jest i istnieje.
Aby móc dalej ratować ludzkie życie, w szpitalu stworzono 12 sal operacyjnych, dużą salę intensywnej terapii czy nowoczesne pracownie diagnostyczne i lecznicze. Lekarzy wspomagać będzie także nowoczesny sprzęt medyczny. Dla pacjentów będzie to większy komfort leczenia. To jest absolutnie różnica poziomów, jeśli chodzi o sposób leczenia, ale także komfort pacjentów. W tym szpitalu starym na Bielanach sale mamy 5-6-osobowe, bez łazienek dla każdej sali. Tu w nowym budynku sale 2-3-osobowe, gdzie każdy jest wyposażony w węzeł sanitarny. Szpital ma także w planach zakupić robota Da Vinci. Umożliwia on wizualizację pola operacyjnego w obrazie trójwymiarowym i może być wykorzystywany przy różnego typu zabiegach. Większa powierzchnia szpitala oraz większa liczba sal wymaga także większej liczby lekarzy. Placówka ma niedługo rozpocząć kampanię, której celem będzie sprowadzenie do lecznicy młodego personelu medycznego. Tą kadrę, którą mamy, to jest na pewno niewystarczająca kadra do tak dużych obiektów i do tego, co chcielibyśmy też nowych rzeczy robić. Więc w tej chwili trwają też negocjacje z różnymi lekarzami i z całym personelem, bo taki obiekt, to proszę pamiętać, że oczywiście bardzo i najważniejsi są i lekarze, i pielęgniarki, ten zespół medyczny, ale tu mnóstwo potrzeba jeszcze pracowników niemedycznych. Dzięki modernizacji szpital rozpoczął także przyjmować coraz większą liczbę pacjentów do specjalistycznych poradni, co wpływa na czas oczekiwania pacjenta na konsultację. Poprawa jakości leczenia wymagała także dużych nakładów finansowych. Łączna wartość inwestycji to ponad 650 milionów złotych. Ogromna inwestycja, największa na pewno w województwie, ale to jeszcze nie koniec. Za to jest to mała cząstka, no może nie mała, ale 1/4 wszystkich pieniędzy, które w tym czasie wydatkowaliśmy na służbę zdrowia wojewódzką w ramach naszego pakietu stulecia. Rozbudowa szpitala finansowana była między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. Kolejne 25 tysięcy uchodźców przekroczyło w ciągu ostatniej doby polsko-ukraińską granicę. Od początku wojny schronienie w Polsce znalazło ponad 3 miliony 160 tysięcy osób. Obywatele Ukrainy przyjeżdżają też na Kujawy i Pomorze, gdzie otrzymują wsparcie i pomoc materialną. Tę trasę przebyli w milczeniu. W dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych na ulicach Bydgoszczy pojawiły się puste wózki inwalidzkie. To symbol pamięci o osobach, które przed wojną w Ukrainie nie mogły uciec z powodu niesprawności fizycznej lub intelektualnej. Być może zapomniane, być może samotne, niesamodzielne, które nie miały siły uciekać, które nie mogły się nigdzie schronić, które być może były torturowane. Chcemy po prostu, abyśmy wszyscy o nich pamiętali. Żeby hołd oddać tym ludziom, bo zginęli, o tym się nie mówi. Dzisiaj jest ten dzień, tak, dla niepełnosprawnych godności. No, żadnej godności nie ma. Godne życie poza ojczyzną umożliwiają uchodźcom z Ukrainy mieszkańcy regionu, którzy wciąż angażują się w zbiórki darów. Obecnie w Bydgoszczy jest kilkanaście punktów, w których zbierane i wydawane są artykuły pierwszej potrzeby. Tylko dwie organizacje pożytku publicznego skorzystały z oferowanego przez miasto dofinansowania na prowadzenie tego typu działalności. To 3000 zł miesięcznie wypłacane przez pół roku. Jeden z punktów powstanie w Fordonie, drugi przy ulicy Grunwaldzkiej prowadzi Fundacja Dzięki Wam. Zdarza się jednak, że brakuje tu rąk do pracy i żywności dla potrzebujących. Jedzenia zawsze brakuje i chce się pewnie dać czym więcej, ale staramy się każdemu coś dać, a to wychodzi także po kilka rzeczy tylko. Przede wszystkim otwarte serce, to jest najbardziej tego potrzebne. Pomóc może w różny sposób, bo potrzebujemy wolontariuszy, którzy będą tutaj nam pomagali wydawać, segregować te rzeczy. Można zakupić czy dostarczyć do nas artykuły właśnie spożywcze, chemiczne. Bardzo jest potrzebna pasy do zębów, mydła. A uchodźców w regionie wciąż przybywa. Tylko w Toruniu jest ich około 5 tysięcy. Ponad 1200 dzieci uczęszcza tu do szkół i przedszkoli. Trwa także nadawanie obywatelom Ukrainy numerów PESEL. No, numery PESEL wydane do tej pory 4500 osobom. I w tej chwili te rejestracje dziennie obejmują 20-30 osób. I odbywają się wyłącznie w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Królowa nauk na maturze. Simple game. Autor zdjęć m.in. do filmu Mission Impossible odbierze nagrodę podczas festiwalu Energa Camera Image.
Samorząd województwa ogłosił przetarg na obsługę regionalnych połączeń kolejowych do 2030 roku. Poprzednie postępowanie decyzją Krajowej Izby Odwoławczej zostało unieważnione. W nowym przetargu siatka połączeń została podzielona na 4 pakiety. Uwzględnia ona uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji i zakłada m.in. uruchomienie bezpośrednich pociągów na trasie Bydgoszcz-Brodnica-Przestoruń. Na to liczymy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty, jest bardzo przemyślany, konsultowany z rozkład jazdy z naszymi mieszkańcami. Dopasowaliśmy to zarówno pod pracowników, jak i również młodzież, która no wróciła do szkół i mam nadzieję, że będzie z tych naszych połączeń kolejowych korzystała. Chcemy rozstrzygnąć też przetarg na tabor, tak? Czyli nie myślimy tylko tutaj o rozkładzie jazdy, który jest przygotowany pod potrzeby naszych mieszkańców, ale również zmieniamy tabor na lepszy, nowocześniejszy, wygodniejszy. Więc te rzeczy, o których my decydujemy jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, myślę, że zostały przemyślane wszystkie dokładnie i rozstrzygnie to nasze problemy. Pożar budynku wielorodzinnego w Grudziądzu. Ewakuowano kilkunastu mieszkańców. Jedna osoba trafiła do szpitala. Strażacy podejmowali także interwencje w Jeziorach Wielkich, gdzie doszczętnie spalił się pustostan. Do pożaru w Grudziądzu doszło w środę po godzinie 23:00. Lokatorka mieszkania, w którym pojawił się ogień, trafiła do szpitala. Spaliła się kuchnia. Uszkodzeniu uległy też sąsiednie pomieszczenia. Straty oszacowano na 150 tysięcy złotych. Pozostali ewakuowani lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań. Do pożaru doszło także w Jeziorach Wielkich. Doszczętnie spalił się niezamieszkany budynek stojący blisko lasu. W akcji uczestniczyły jednostki z Jezior Wielkich i Strzelna. Strażacy musieli szybko opanować ogień, aby nie przeniósł się na sąsiadujący z budynkiem las. Pożar wybuchł po południu. Według Straży Pożarnej najprawdopodobniej doszło do celowego podpalenia pustostanu. Sinus, kosinus, tangens. Każdy, kto pisał dziś maturę z matematyki, nie mógł nie wiedzieć, o co w tych określeniach chodzi. 18 tysięcy osób z regionu przystąpiło do egzaminu dojrzałości z Królowej Nauk. Maturzyści mieli 170 minut na rozwiązanie zadań, m.in. z funkcji kwadratowych, zbiorów, nierówności, ciągów arytmetycznych i trygonometrii. Dla niektórych uczniów 6 ELO w Bydgoszczy matura na poziomie podstawowym była tylko rozgrzewką przed rozszerzeniem. Liczę, że będzie trochę trudniejsza, ale myślę, że przyjemny poziom, zwłaszcza, że po tym COVID-zie to jednak były braki, ale według mnie bardzo przyjemna. Były współczynniki funkcji kwadratowej wyznaczenia, to było chyba najtrudniejsze z wszystkich. Tam akurat zepsułem, a tak no to z kombinatoryki, z prawdopodobieństwa zadanie było. Jestem na matwizie, więc ta podstawa to nie była dla mnie taka ciężka. Aczkolwiek ja tam uważam, że jak na podstawy to lekko nie było. Było takie z trygonometrii, tam sinusy, tangensy. Tam był jakiś tangens, trzeba było policzyć sinus, kwadrat. To już tak ciężko wyglądało. Obstawiam jakiś wysoki wynik, jestem zadowolona. Wysoki, czyli ile byś chciała? Oj, najlepiej to 100%, ale jakieś tam drobne błędy mogą się zdarzyć, nie chcę zapeszać. Jedno zdanie trochę podchwytliwe, bo potem trzeba było pomnożyć przez dwa. I w sumie to tyle, reszta była łatwa moim zdaniem. A jutro języki obce. Co zrobić, by Toruń był jeszcze atrakcyjniejszy dla turystów? Odpowiedź na to pytanie ma się znaleźć w programie rozwoju turystyki Torunia do 2030 roku. O dokumencie i propozycjach zmian w przyszłym tygodniu będą dyskutowali miejscy radni. To oczywiście tworzenie infrastruktury i przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom, wykorzystanie zasobów i produktów, w tym tych, które mają już charakter nośny, a więc zespół staromiejski Torunia, ale i na przykład obszar nadwiślański w mieście, także wykorzystanie potencjału zespołu fortecznego jako te możliwe kierunki wykorzystania istniejącej infrastruktury jako atrakcji turystycznej, także symboli. Tu wskazuje się na wykorzystanie symboli, jakimi jest Mikołaj Kopernik dla Torunia. Amerykański operator filmowy Stephen Henry Barham, nagrodzony za całokształt twórczości, statuetkę odbierze jesienią w Toruniu podczas 30. jubileuszowego festiwalu Energa Camera Image. Stephen Henry Barham jest autorem zdjęć m.in. do takich filmów jak Mission Impossible, Wojna Państwa Rose czy Misja na Marsa.
Gdy swoją przygodę z pełnometrażowym filmem rozpoczyna się od pracy przy filmie Czas Apokalipsy, to można się spodziewać owocnej kariery. Przy ekranizacji Jądra Ciemności w reżyserii Francisa Forda Coppoli był operatorem kamery oraz reżyserem drugiej ekipy. Jako samodzielny autor zdjęć zadebiutował w 1982 roku w sztukmistrzu Caleba de Chanela, opowiadającym historię chłopca poznającego magiczny świat zawodu prestidigitatora. Swój własny, niepowtarzalny styl Stephen Henry Barham wypracował na planie filmów Briana de Palmy, z którym nakręcił m.in. Misję na Marsa i Mission Impossible. To jest jakby no, również Briana de Palmy, Oczy Węża, no, Mission Impossible, Briana de Palmy, film oczywiście z Tomem Cruise'em oraz z Johnem Voightem. No, to są filmy, na których młodzi filmowcy uczyli się obrazowania, opowiadania scenariusza za pomocą konkretnych kompozycji. Jesienią Stephen Henry Barham odbierze na festiwalu Energa Camera Image nagrodę za całokształt twórczości. Dołączy tym samym m.in. do Danego DeVito, który tę nagrodę odebrał w 2019 roku. Obaj panowie spotkali się na planie filmowym dwukrotnie, m.in. podczas zdjęć do groteskowej i pełnej czarnego humoru komedii Wojna państwa Rose. Przegląd filmów Stephena Barhama będzie można obejrzeć jesienią w Toruniu. Organizacja tegorocznej edycji Energa Camera Image, jak przyznaje dyrektor festiwalu, nie będzie łatwa. Niestety COVID nam ten plan dalszego rozwijania festiwalu trochę popsuł, ale się nie poddamy i wierzę, że nie tylko miłośnicy festiwalu znajdą dla siebie znowu coś nowego, ale również i ci, którzy przyjdą sprawdzić, jak sobie radzimy w trudnych czasach, też będą zadowoleni. Wielkie Święto Kina w Toruniu od 12 do 19 listopada. Błażej Karczmarczyk, TVP Trzebydgoszcz. A teraz spektakl, który nigdy się już nie powtórzy. Dlaczego? W trakcie premiery będzie można obejrzeć część spośród 99 scen ćwiczeń stylistycznych Raymonda Queneau. O tym, które warianty zostaną przedstawione, zadecyduje publiczność. My pokażemy przedpremierowo jedną scenę, premiera spektaklu w Teatrze imienia Wilhelma Chorzycy w sobotę 7 maja. Mamy tak duży materiał, że jest możliwość takiego omsknięcia się, ale to też jest jakimś ryzykiem w ogóle tego całego niezwykłego przedsięwzięcia. Zawsze istnieje ryzyko, że no, gdzieś wskoczysz i nie ten autobus, nie ta postać, nie, no bo to nie jest tak, że to się odpala, bo będzie jakaś sekwencja, w której człowiek będzie bardziej zmęczony albo będzie miał większe zadania, a za chwilę wylosowane będzie coś, co nie pozwoli mu na to, żeby się jeszcze przełączył odpowiednio. To jest mieszanka stylów, tak, więc tak. Każdy tu znajdzie właściwie coś dla siebie. Mhm. I osoby, które preferują jakiś taki teatr klasyczny i współczesny, więc to jest miks. Bardzo króciutka, zabawna, z komunikacji miejskiej, z autobusu, gdzie wchodzi pewien osobnik, który ma podejrzanie długą szyję i jest nadeptywany przez współpasażera. I jest między nimi pewna sprzeczka i każdy z kolejnych współpasażerów opowiada, co mu się wydarzyło, kogo widział i dlaczego go to zaciekawiło. Przygotowane jest przez reżysera i reżyserkę razem z aktorami 99 scen. Natomiast w każdego wieczoru będzie można zobaczyć jakąś część, pewnie 1/4, może 1/3 tego przygotowanego materiału. Część scen będzie losowana, część scen będzie wybierana jeszcze w inny sposób. To będzie pierwsza impreza tej rangi w Grudziądzu. 6 Mistrzostwa Świata Juniorów w lotach balonem na ogrzane powietrze odbędą się w przyszłym roku. Natomiast już pod koniec sierpnia tego roku zostaną tam zorganizowane zawody testowe. O szczegółach podniebnej rywalizacji poinformowano na konferencji prasowej. To będzie prawdziwe balonowe święto. Do walki o tytuł Mistrza Świata Juniorów ma przystąpić około 50 pilotów z ponad 20 krajów. Grudziądz ma się stać jednym wielkim lotniskiem, dlatego biuro zawodów zlokalizujemy na Olimpii, w sercu miasta, tak aby było dostępne również dla mieszkańców, żeby nas odwiedzali i też żyli naszymi wydarzeniami.
to jest dla nas po pierwsze ogromny prestiż, że organizujemy te mistrzostwa. Po drugie, wychodzimy z założenia, że jest to i dla miasta, i dla naszego regionu olbrzymia szansa, taka promocyjna. Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą się w sierpniu 2023 roku, natomiast pod koniec sierpnia tego roku w Grudziądzu zostaną zorganizowane krótsze zawody testowe. W tym roku musimy zorganizować przedmistrzostwa, czyli taki trening dla tych pilotów. No i chcemy je połączyć też z kolejną edycją Pucharu Polski i zorganizować takie święto balonowe w Grudziądzu. Grudziądz słynie z zawodów balonowych, ale lokalnych. Jeśli chodzi o imprezę międzynarodową, tej skali jeszcze nie było w Grudziądzu. Więc ten test event ma pokazać jak gdyby jednej i drugiej stronie, jak to wygląda tutaj. Piloci mają okazję też jak gdyby zapoznać się z terenem, z warunkami. W tej dyscyplinie, czyli lotach balonem na ogrzane powietrze w kategorii juniorów, można startować, co ciekawe, aż do 30 roku życia. Organizatorzy zawodów już dziś zapowiadają, że poza podniebną rywalizacją przygotują dla mieszkańców także liczne atrakcje na lądzie. A więcej o rywalizacji sportowej Hubert Malinowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na mistrzostwa balonowe jeszcze trochę poczekamy, natomiast w Lotto Superlidze tenisa stołowego już teraz przyszedł czas na półfinały. W jednej parze zmierzą się ze sobą Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz i Dekor Glas Działdowo. Mecze zaplanowano na piątek i niedzielę. Minął niemal miesiąc od ligowych ćwierćfinałów. Lotto Polski Cukier Gwiazda nie bez problemów pokonała w dwumeczu drużynę z Suchedniowa. Od tamtego czasu zawodnicy przygotowywali się do kolejnego etapu rywalizacji. Bydgoszczanom na drodze do finału stają obrońcy tytułu mistrzowskiego, Dekor Glas Działdowo. Tak jak zawsze, był silny i jest to silny zespół, ale no na pewno nie jest to zespół, z którym nie można wygrać. Myślę, że jeśli zagramy dobrze, to jesteśmy w stanie pokonać ten zespół. No i mam nadzieję, że tak się stanie. Ten ćwierćfinał był bardzo ciężki, bo tutaj porażka u siebie. Dopiero na wyjeździe zapewniliśmy sobie udział w tym półfinale, także trochę trzeba było chłonąć. No i mam nadzieję, że tutaj już dwa mecze zagramy równe i powalczymy. No wiadomo, że gramy z mistrzami Polski, gramy ze zdobywcą Pucharu Europy. Tym razem sytuacja będzie inna niż w ćwierćfinale. Bydgoszczanie pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. Decydujące rewanżowe spotkanie odbędzie się natomiast w niedzielę w hali przy ulicy Bronikowskiego. To będzie mecz o wszystko, ten ostatni. Będziemy go grali u siebie i z tego miejsca chciałbym też zaprosić wszystkich kibiców na ten mecz. Będzie fajne widowisko i zapraszam wszystkich serdecznie. W drużynie Gwiazdy mają wystąpić Artur Grela, Wiaczesław Burow i Władysław Ursu. Piątkowy mecz w Działdowie rozpocznie się o godzinie 18. Niedzielny rewanż w Bydgoszczy o wcześniejszej porze, bo już o 15. Przypominam, że jutro także o 17.30 drugi mecz półfinału Energa Basket Ligi, w którym Anwil Włocławek w hali mistrzów zagra ponownie z Legią Warszawa. Więcej informacji sportowych u nas dziś jeszcze o 21.40. Do zobaczenia. Poszarzało nam niebo w regionie, spadł też deszcz. O pogodzie na najbliższe godziny Magda Żakowska. Witam serdecznie. Do kraju cały czas płynie ciepłe, ale też i wilgotne powietrze, zatem taka pogoda może nas zaskoczyć. W pierwszej części nocy miejscami jeszcze zanikające opady, w drugiej nie zabraknie rozpogodzeń, będzie ciepło, bo nawet o poranku temperatura nie powinna spadać poniżej 11 lub 9 stopni. Ciepło zapowiada się też piątek. Temperatura wzrośnie od 18 stopni w Brodnicy do 20 w Tucholi, a zatem będzie dość przyjemnie. Przed południem korzystajmy z uroków majowej pogody, bo rozpogodzeń nie zabraknie, a po południu znów bądźmy ostrożni. Pogoda może nas zaskoczyć zmianą. W regionie spodziewamy się nie tylko przelotnych opadów, ale miejscami może też zagrzmieć bez opadów, tylko w części zachodniej i północnej. Tam przez cały dzień liczne rozpogodzenie na niebie. A szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.